my! Dokładnie, już teraz wiemy, co chcemy, tak dokładnie. Pamiętam, że to, że graliśmy całkiem niedawno z Legią Warszawa, to jest dla nas plus czy minus przed tym niedzielnym spotkaniem z mistrzem Polski? Tak, z jednej strony minus, lebośmy nie awansowali do dalszej rundy polskiego pucharu. Z drugiej strony my się przesadzili o tym, że możemy grać wyrównaną partię przeciwko Legii. Legia w tym meczu grała w tym najsilniejszym zespołem. A myślę, że 90 minut my nie byli gorsze w drużynu od Legii a jedynie w tym doliczonym czasie my przegrali praktycznie. Także to jest ten z drugiej strony. Ja myślę, że dobre, Legia teraz praktycznie awansowała do tych dalszych pucharów. Mają mecz w nogach ze wczera. Myśmy się przygotowali jak najlepiej, tak myślę, że to może być dobry mecz. No właśnie, pomiędzy naszym meczem z nimi jeszcze ich dwa spotkania, w tym w Lidze Europejskiej. Być może zagrają odmienionym składem. Rozumiem, że jesteśmy gotowi na całą kadrę Legii i wiemy dokładnie wszystko. Tak jest, teraz nie wiadomo w jakim składzie będzie grać Legia przeciwko nam. Tam przed tym to było tak, że przeciwko Ruchu grała ta, nie chcę powiedzieć B drużyna, ale tych z tej szerszej kadry. Nie wiadomo, lebo po naszym meczu z Legią jest dwutygodnia przerwa, także tam trener Berg może dać tej decyzję. Dobrze, jeszcze jeden ten mecz przed przerwą, może ty piłkarzy, którzy grali przeciwko Metalistom, może jeszcze odegrać ten mecz, ale to jest decyzja trenera Berga. My się koncentrujemy na naszą jedenastkę, która będzie grać przeciwko Legii, także nie wiadomo, kto to z Legii będzie. Wypada nam Patryk Małecki, małemu się przytrafiła ciężka kontuzja, ale za to wraca do zdrowia Adam Frączak. Z naszą kadrą nie jest tak źle, ma kim tasować trener Jan Kocjan. No, z jednej strony jest wielka szkoda, że nam Małecki odeszedł, bo to była dobra opcja na naszą lewą stronę. Teraz tam musimy trochę eksperymentować. Z drugiej strony jest dobrze, że już Adam Frączak jest już tu w kadrze. Na drugiej stronie jeszcze nam brakuje tego robaka w ataku, a oczywiście i Zwolińskiego, który dostał zbytecznie żółtą kartkę, czwartą w Zabrzu, także definitywnie z tymi dwomi albo tromi piłkarzmi, czy Małecki, robak a Zwoliński byśmy byli silniejsi, ale ja myślę, że ta kadra jest tak silna, pewna, że może odegrać jeszcze jeden dobry mecz przeciwko Legii, nie tylko w pucharach, ale w Ekstraklasie. Oh, no!